Marian Ziółkowski, jakbyś się odniósł do tego, bo widziałem, że słuchałeś, co powiedział twój rywal o twojej najsłabszej stronie, czyli psychice. Masz słabą psychikę, jakbyś się to skomentował? No, słyszałem to, nie wiem, no nie wiem, na jakiej podstawie on to wnioskuje, że mam słabą psychikę. Nie chce mi się już nawet wchodzić w to, czy to jakieś zaczepki są, czy... Ja i tak już nie, no mówię, no dla mnie najważniejsza jest jutrzejsza walka. To, co teraz będzie powiedziane, to nie ma dla mnie znaczenia. No właśnie, co jutro zobaczymy? Pięciorundową batalię, a może nokaut w pierwszej rundzie? Zobaczymy, co będzie. Myślę, że ja i Romek będziemy się nastawiać na to, żeby jak najszybciej skończyć się drugiego, ale no jest szansa, patrząc nawet przez pryzmat statystyki, że może to trwać 5 rund. Dla mnie bez różnicy. Patrzę na twoje kolana, zastanawiam się, czy są pozdzierane, dlatego że były gdzieś ćwiczone obrony przed obaleniami, czy nie? No wiadomo, że ćwiczyłem obrony przed obaleniami. No, Roman, między innymi jego mocna strona to zapasy, więc to jest oczywiste, że też to robiłem. No ale ogólnie myślę, że moje ciało może z tego wywnioskować, że no, były trudy treningów. Dużo sparingów, dużo mocnych jednostek, więc no, to są ślady wojen. Mówisz o tym, że zapasy to jest broń Romana Szymańskiego. Zgodzę się, one są takie eksplozywne, efektowne bardzo. A co będzie twoim atutem w tym pojedynku? Bo w pojedynku z Mateuszem Gamrotem, no to był lewy prosty. Zastanawiam się, czy tutaj też ten zasięg i ten lewy może być czynnikiem decydującym dla ciebie. No jak Roman powiedział, no parter, pewnie parter. Myślę, że co zrobię, to walka się rozpocznie i wciągnę Romana do gardy i będę z dołu starał się kulać. No zobaczymy jutro. Myślę, że w ostatnich walkach widzieliście, jakie są moje atuty i będę starał się je wykorzystać. A dlaczego to ty tym razem zwyciężysz w pojedynku mistrzowskim i wyrównasz te rachunki? Nie powiem, czemu ja zwyciężę, no bo dopiero jutro to się okaże, czy zwyciężę i czemu to się stanie. Mam swoje atuty, swoje narzędzia, żeby to zrobić. Wychodzę do tej walki z innym nastawieniem, zupełnie z innym podejściem i to będzie kluczowe. A jakbyś miał porównać Mariana Ziółkowskiego z 2016 i 2020 roku, to jakie różnice byś wskazał? No tak jak mówiłem, no już... Przede wszystkim mentalna różnica, to jest kluczowe w tym wszystkim, no ale na pewno wzmocniłem się ogólnie jako zawodnik, no 4,5 roku trenuję, myślę, że no nie, to, tak ja, tak jak Roman, nie zostawaliśmy w miejscu, mocno trenowaliśmy i na każdej płaszczyźnie się polepszyłem. Dziękuję. Mimo swojego dużego doświadczenia, 30 walk zawodowych, widać, że z walki na walkę cały czas czynisz progres. Czy ty widzisz jeszcze gdzieś luki u siebie, które powinieneś szlifować? No oczywiście. Ile będę trenował, tyle będę też i popełniał błędów i miał wiele jeszcze przed sobą, żeby stawać się coraz lepszym. Cały czas, no, to byłaby głupota, gdybym powiedział teraz, że nie ma już u mnie żadnych luk. Zawsze można być lepszym, zawsze można poprawiać swoje umiejętności i myślę, że właśnie jestem no, tego okazem, no bo cały czas lata mijają, a jestem coraz lepszy i no, póki będę miał ten zapał, który mam, póki będę cały czas trenował, to będę się rozwijał naprawdę bardzo mocno. Powtarzasz o trzech aspektach, które zmieniły twoją karierę. Czy uważasz właśnie, że od tego między innymi przejścia do KSW twoja kariera wskoczyła na właściwe tory i czy czujesz, że jak długo to może potrwać? No, wiele czynników zadecydowało o tym, że w końcu jestem takim zawodnikiem mniej więcej, jakim chciałem. No, oczywiście to jest klub, to jest menadżer, to jest też ułożenie swoich spraw prywatnych w życiu. Więc myślę, że to wszystko tak się skompresowało, że z tego wychodzi, że jestem po prostu lepszym zawodnikiem. Myślę, że tak jak powiedziałem, póki będzie wszystko szło, to no, ja jestem gościem, który będzie z roku na rok coraz lepszy. To jest, no, jak człowiek cały czas coś robi, no to jeśli nie jest, nie wiem, jakim nie jest głupi, no to jest coraz lepszy w tym, więc tak do tego podchodzę. Specjalnie zapytam, WCA ostatnio bardzo popularne są szachy. Grywasz?
Tak, widziałem, że Artur Szpilka sobie pogrywa w szachy. No, to jest, przychodzę tam na trening MMA, to jest, w szachy to ja sobie mogę w domu pograć, jeśli bym to robił. No, nie. A zapytałem dlatego, bo wielu mówi, że wasza walka z Romanem to mogą być takie właśnie szachy w klatce, że jeden ma swoje atuty, drugi ma swoje i kto popełni błąd, ten po prostu przegra. Jak ty to widzisz? Oczywiście, na wysokim poziomie w pewnym momencie to często walka potrafi tak się ułożyć, że są za jakiegoś rodzaju szachy. Jeden drugiego szachuje, nawet ostatnio z Mateuszem Gamrotem mieliśmy, jeden i drugi się blokował. Ja czekałem na kontrę, on też czekał na mój ruch. Jak jest wysoki poziom, jeden i drugi zawodnik myśli w walce, to automatycznie można, właśnie mogą się zrobić z tego szachy. Zobaczymy, co jutro będzie. Mówiłeś o swoich postępach na przestrzeni lat, a jakie postępy zrobił według ciebie Roman Szymański od waszego starcia? Tak, bo cały czas tu jest jakaś narracja i widzę, że dziennikarze cały czas nakręcają Marian 2-0, Marian 3-0, Marian 10-0. Właśnie czasami przez takiego typu gadki, można powiedzieć, jest nakręcany, jak to mówią ludzie, balonik. Ja do tego tak nie podchodzę. Zrobiłem olbrzymi progres, Roman tak samo zrobił progres. I tak naprawdę co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Jest dobrym zawodnikiem, coraz lepszym, ja tak samo i zobaczymy jutro, kto jest po prostu lepszy już. A jakaś szczególna płaszczyzna, w której Roman się polepszył albo pogorszył od waszego starcia? Raczej w niczym się nie pogorszył, bo cały czas trenuje, cały czas się bije na wysokim poziomie, więc walczy teraz o pas, więc raczej nie ma szans, żebym w czymkolwiek się pogorszył. Jeśli już to wszystko tak doprowadził do jeszcze wyższego poziomu. Myślę, że wszystko po trochu, zapasy myślę, że spodziewam się, że pewnie będzie miał lepsze niż w ostatniej walce. Boksersko też na pewno się poprawił. Parterowo też zawsze był dobrze przygotowany, więc myślę, że to 4,5 roku minęło. Myślę, że w każdej płaszczyźnie się poprawił już. Jak rozłożyłbyś procentowo wasze szanse na zwycięstwo? 50-50, choć Roman mówił, że z minuty na minutę widzi, że już wiem, że to przegram. Też nie wiem, po czym to wnioskował. Myślę, mamy 50-50. Jutro się okaże, kto będzie lepszy. Już.